Henoch, a nadzieja Kościoła. Cudowne wyjaśnienie tej prawdy znajdujemy w dziejach Henocha. Henoch stanowi jedyny wyjątek od reguły 5 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej, zawartej w słowach i umarł. Wyjątek brzmi, nie oglądał śmierci. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 5. I Henoch był 7. potomkiem po Adamie. I z pewnością jest to pełne najgłębszego wyrazu, że śmierć właśnie nad nim nie mogła zaśpiewać swej triumfalnej pieśni. Bóg wstawił się za swoim sługą i uczynił go stałym świadectwem swojego zwycięstwa nad mocą śmierci. Po 6-krotnej przytłaczającej relacji i umarł, aż raduje się serce, to jest niesamowite, że może to nasze serce przeczytać, to znamienne, że mamy takie odkrycie, że był jeden, który nie umarł, gdyż zabrał go Bóg. Tak, aż raduje serce to znamienne odkrycie, że był jeden, który nie umarł, gdyż zabrał go Bóg. I jeśli pytamy o powód tego wydarzenia, to odpowiedź jest bardzo prosta, a brzmi... Przez wiarę. Henoch żył żywą wiarą w mające nastąpić zabranie go do obecności samego Boga i zanim został zabrany, chodził z nim 300 lat. To odłączyło go całkowicie od jego otoczenia. Życie z Bogiem automatycznie chroni człowieka od myśli, planów i działań tego świata. Henoch urzeczywistnił tę zasadę w swoim życiu. Ponieważ już za dni jego życia objawiał się duch tego świata, sprzeciwiający się, podobnie jak i dzisiaj, wszystkiemu, co Boże, ten mąż wiary odczuwał wyraźnie, że nie ma z tym systemem nic wspólnego i że jego rola, jaką powinien w nim spełnić, polega jedynie na nieustannym składaniu świadectwa o Bożej łasce i nadchodzącym sądzie. O tym czytamy w liście Judy, 14 i 15 werset. A prorokował też o nich Enoch, 7 od Adama, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników między nimi za wszystkie bezbożności ich, które płodzili i za wszystkie niecne słowa, które mówili przeciwko niemu, bezbożni, grzesznicy. Niech synowie Kaina marnują swoje siły w próżnym usiłowaniu upiększania przeklętego świata. Henoch znalazł lepszy świat i wiódł swe życie w jego mocy. Jego wiara nie została dana mu w tym celu, aby ulepszał świat, lecz aby chodził z Bogiem. Najwyraźniej postawa niektórych chrześcijan, którzy próbują wyciągnąć jak najwięcej korzyści z obu światów, tego doczesnego i tego wiecznego, była mu zupełnie obca. Dla niego istniał tylko jeden świat i tak powinno być z każdym wierzącym. Jakże obfite w treści są dalsze słowa. Henoch chodził z Bogiem. Przejawiają się w nich autentyczne odłączenie od zła, samozaparcie, świętość, moralna czystość, łaska, łagodność, a jednocześnie gorliwość i energia, wierność i bezkompromisowa stanowczość. Chodzenie z Bogiem zawiera w sobie wszystko, co należy do Bożego życia. Obejmuje znajomość charakteru takim, jakim sam się objawił.
i zrozumienie relacji, w jakiej jesteśmy wobec Boga, wobec Niego. Tak więc w Ablu i Henochu znajdujemy ważną naukę o wierze, na której opiera się wiara, i o celu, którego nadzieja już teraz przyświeca wierzącemu, podczas gdy chodzenie z Bogiem znajduje się pomiędzy jednym a drugim, zamykając w sobie wszelkie szczegóły codziennego, praktycznego życia. Łaski i chwały udziela Pan, a pomiędzy łaską, która została już objawiona, a chwałą, która dopiero się objawi, jest ta radosna pewność, że Bóg nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Tak mówi nam Księga Psalmów 84:12. Często mówi się, że krzyż i przyjście Pana stanowią ramy Kościoła, ramy historii Kościoła. Właśnie te dwa punkty zobrazowane są w cudowny sposób w Księdze Początków, ofierze Abla i zabraniu Henocha do nieba. Kościół zna swoje doskonałe usprawiedliwienie przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i czeka na ten błogosławiony dzień, w którym On, Chrystus, przyjdzie i weźmie go, czyli Kościół, do siebie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tak mówi nam Słowo Boże w Rzymian, 5 rozdział od 1 do 2 wersetu. Również warto przeczytać w tym kontekście Rzymian 4:25. A z kolei z listu do Galacjan, 5 rozdział, 5 werset, mamy takie słowa: albowiem my duchem z wiary, nadziei, sprawiedliwości oczekujemy. Kościół nie oczekuje sprawiedliwości, gdyż tą ma już z łaski, lecz nadziei, która powiązana jest nierozerwalnie ze stanowiskiem, na którym został postawiony. Niektórzy wykładowcy proroctw, nie rozpoznawszy szczególnego miejsca i stanowiska Kościoła w zamysłach Boga, rozpowszechniają na ten temat smutne, fałszywe nauki. Przyćmili nadzieję Kościoła, jaką jest przyjście Pana Jezusa po swoich, jako owej gwiazdy jasnej porannej, o czym czytamy w Objawieniu 22:16. Także wielu współcześnie żyjących wierzących nie potrafi unieść Izraela, nie potrafi unieść tematu Izraela i nie potrafi zupełnie tego umiejscowić. To w konsekwencji prowadzi do tego, że wielu współcześnie żyjących wierzących nie potrafi unieść się ponad nadzieję bogobojnej resztki Izraela, która polega na oglądaniu wzejścia Słońca Sprawiedliwości ze zbawieniem u swych skrzydeł. Tak mówi Malachiasza, 3 rozdział, 20 werset. Cytat ten mówi o kolejnym mającym nastąpić po przyjściu Pana po swoich, przyjściu Chrystusa w chwale, aby ustanowić na tej ziemi nowe przymierze, tysiącletnie królestwo pokoju. Nauka ta pozbawiła wielu moralnej mocy, jaka tkwi w nadziei na przyjście Chrystusa po Kościół przed czasem ucisku. Zamiast wyczekiwać tego momentu i żyć w mocy tej nadziei, skłonni są raczej zajmować się przerażającymi wydarzeniami poprzedzającymi rzekomo Jego przyjście dla swoich, na przykład odnowienie Izraela, przyjście Antychrysta i tym podobne. Wydarzenia te według ich zgubnej nauki mają mieć miejsce według ich zgubnej nauki przed przyjściem Chrystusa po Kościół, podczas gdy liczne miejsca Nowego Testamentu udowadniają rzecz dokładnie przeciwną. Tak możemy przeczytać w Objawieniu, 3 rozdział, 10-11 werset. Nadzieja Kościoła nie polega na oglądaniu wschodu Słońca Sprawiedliwości, lecz w zejściu gwiazdy jasnej porannej. I to jest właśnie to, że nadzieja Kościoła nie polega na oglądaniu wschodu Słońca Sprawiedliwości, lecz w zejściu gwiazdy jasnej porannej.
Dokładnie tak samo jak w widzialnym świecie. W widzialnym świecie. Gwiazda poranna pojawia się na niebie przed wzejściem słońca, tak też w tej duchowej sferze Pisma Chrystus jako ta gwiazda będzie witany z radością przez Kościół, zanim Izrael ujrzy pierwsze promienie wschodzącego słońca. Kościół zostanie wyrwany jak Henoch spośród otaczającego go zła i zachowany przed nadchodzącym złem. Bóg nie zostawił Henocha, aby przypatrywał się temu, jak zło osiąga swoje apogeum, i nie po to go wziął, żeby właśnie po to go wziął, żeby nie musiał przypatrywać się temu, jak zło osiąga swoje apogeum, ani też nie musi oglądać sądu, nie musiał oglądać sądu Bożego. Tak. Właśnie o to chodzi, że Bóg nie zostawił Henocha, aby przypatrywał się temu, jak zło osiąga swoje apogeum i oglądał sąd Boży, którego czara wylewa się z całą mocą nad zepsutym światem. Nie widział wód potopu, otwierających się źródeł wielkiej otchłani, ani nie widział upustów nieba. Został zabrany, zanim te rzeczy się wydarzyły, i stał się tym samym cudownym obrazem tych, którzy nie zasną, ale jako żywi żywcem pośpieszą na spotkanie Pana, będą wzięci żywcem do nieba. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Tak mówi nam Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian. 15 rozdział 51 do 52 wersetu. To właśnie pochwycenie, to jest zabranie do nieba, było właściwą nadzieją Henocha, a nie śmierć. Takie oczekiwanie Syna Bożego z niebios, jak mamy napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdział 10 werset, jest zgodne ze słowami apostoła Pawła, poparte niezłomnym prawem, nadzieją Kościoła. Najprostszy i najmniej pouczony chrześcijanin jest w stanie to zrozumieć. Tym się radować i w pewnej mierze doświadczać na sobie samym mocy tej nadziei, sprawiając i dopuszczając, aby była widoczna w jego życiu i wywierała wpływ na podejmowanie przez niego działań ku chwale Bożej, na podejmowane przez niego działania i decyzje. Być może nie jest w stanie zbadać od podszewki wszystkich nauk biblijnych, proroctw, ale za to może zasmakować realności pociechy i mocy tej niebiańskiej, błogosławionej nadziei, o czym czytamy w Tytusa 2:13. Jest prawdą, własnością każdego członka niebiańskiego ciała Chrystusa, jakim jest jego Kościół. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tak czytamy w liście do Tytusa, 2 rozdział. Tak czytamy w liście do Tytusa, 2 rozdział, od 11 do 14 wersetu. Oraz gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, o czym mówi nam list do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset.